Po ścięciu włosów zazwyczaj je zamiatamy, wrzucamy do kosza i już więcej nie widzimy. Jednak nie wszyscy tak robią. Niektórzy ludzie znaleźli wyjątkowe sposoby na ich ponowne wykorzystanie. Zapraszam Was na zestawienie 10 najdziwniejszych rzeczy, jakie zrobiono z ludzkich włosów. A jeśli po obejrzeniu tego odcinka również będziecie chcieli puścić wodze włosowych fantazji, do ich zgolenia, nie tylko z głowy, przydać się Wam mogą najnowsze golarki Brown dla panów oraz panie, do których linki oczywiście zamieszczam w opisie pod filmem. Numer 10. Chińskie miasto Dongtai to najsłynniejsze w świecie miejsce, w którym haftuje się włosami. Początkowo czarno-białe prace przedstawiały głównie wizerunki Buddy. Obecnie nawiązują ogólnie do historii i kultury Chin, a dzięki farbowaniu włosów nabrały też kolorów. Numer 9. W plemieniu Mangianów na Filipinach włosów używa się jako strun w instrumencie zwanym gitgit. Ta filipińska lutnia w głównej mierze wykorzystywana jest przez młodych mężczyzn zabiegających o dziewczynę. Gra na instrumencie i śpiewanie serenady to w tamtejszym środowisku bardzo ważna część zalotów. Numer 8. Zarówno Majowie, jak i starożytni Rzymianie wykorzystywali ludzkie włosy do zszywania ran. Do dzisiaj jako nici chirurgicznych używa się ich w niektórych mniej rozwiniętych krajach. Włosy mają do tego idealną grubość, a dzięki temu, że nie nasiąkają, nie powodują też infekcji. Numer 7. Ludzkie włosy od wieków używane są też do zwalczania szkodników. Włosy człowieka mogą powstrzymać różne zwierzęta od zakradania się do waszego ogrodu, na w szczególności ślimaki, gryzonie, króliki czy jelenie. Niestety swój zapach tracą już po 2 tygodniach, więc należy je regularnie wymieniać. Dla lepszego efektu warto wymieszać je też z sierścią psa albo kota. Numer 6. Zapewne nic z dzisiejszej listy nie zdziwi Was tak jak krzesło. Tak, również wykonane z ludzkich włosów, a dokładniej 2 kg ludzkich włosów. Jego autorem jest były fryzjer gwiazd Ronald Thompson, który przez miesiące gromadził włosy z różnych salonów fryzjerskich w Londynie. Gotowe krzesło jest wodo- i ognioodporne, nie koroduje i jest wytrzymalsze niż włókno szklane, a nawet aluminium. Numer 5. Pewna chińska firma wpadła na pomysł, aby z ludzkich włosów robić sos sojowy, a przynajmniej wzbogacać go włosami, gdyż są one bogate w białko, podobnie jak soja, pszenica czy otręby. Niestety firma zapomniała dodać, że włosy zawierają również ołów oraz arsen, które mogą być szkodliwe dla wątroby, nerek i układu krwionośnego. Numer 4. Pewna grupa etniczna w Azji Wschodniej ma dziwną tradycję, w ramach której kobiety łączą swoje włosy z włosami swoich przodkiń, a następnie uplatają je w jeden wielki kok na swojej głowie. Wszystko wokół drewnianych, a niegdyś prawdziwych bawolich rogów. Ta odświętna fryzura potrafi ważyć nawet kilka kilogramów. Numer 3. Na włosach można też nieźle zarobić i wcale nie mówię tu o sprzedawaniu ich na peruki. Na wielu aukcjach cały czas możecie znaleźć rzekomo autentyczne włosy jakiegoś celebryty, na przykład Justina Biebera. Najwięksi fani kupują je w ciemno, nie potrzebując nawet żadnego dowodu na ich autentyczność. Podobnie jak u największych dewotów. W całun turyński był owinięty Jezus i koniec dyskusji. Nic więc dziwnego, że kępki włosów gwiazd często nazywa się współczesnymi relikwiami. Numer 2. Inny fryzjer, Bill Black, z włosów zebranych od swoich klientów z jakiegoś powodu postanowił tworzyć ubrania. W swojej kolekcji posiada już m.in. włochate bikini w rozmiarze B, majtki, koszulki, a nawet mokasyny. Niestety kolekcja nie przypadła do gustu nawet jego własnej żonie. Ubrania są podobno zbyt gryzące. Numer 1. Ludzkie włosy wykorzystywane są również jako nawóz do roślin, który bez problemu może konkurować z środkami chemicznymi. Firma o nazwie SmartGrow tworzy z włosów specjalne maty do umieszczania na dnie doniczki. Okej, i tym zarośniętym jak chiński agres akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie odcinki na Planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!